Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam na kolejną przygodę z Songs of Conquest. W poprzednim filmie rozpoczęliśmy trzecią pieśń, przedostatnią, i mamy pierwszą misję Wiara Barona. No, połowa mapy za nami. Kontynuujemy. Tak więc Baron Aldus z lotu. Chyba od razu na miasto pójdę, bo to będzie nasze. Gdy Baron Aldus z lotu i jego oddziały zbliżyli się do Jaru Odyńca, na spotkanie wyszedł im członek niewidzialnej loży. Baron Aldus z lotu, jesteśmy tu dzięki gościnie miejscowych rolników i mieszczan. Gdy już rozpoczniemy wykopaliska, nasz sztandar zwabi naszych braci i siostry. Doskonale, Stoutherowie zabronili mi zbroić i szkolić nowe oddziały. Nasz kontrakt lenny nie mówi jednak nic o werbowaniu członków niewidzialnej loży. Widzę, że zawieranie umów uczyłeś się u Barjańczyków, Aldusie. Trzeba się jakoś dostosować do tych ciężkich czasów, choć czuję, że to nieuczciwe. Aurelia z pewnością by to pochwaliła. W latach młodości zrobiła coś podobnego. Pamiętam historię milicji z Dębowych Wzgórz. Masz rację, z pewnością by to pochwaliła. No i dobra. Tak więc zagroda. Czy ja mogę coś tutaj zrobić? Nie, na pewno to trzeba ulepszyć. Aż 3 poziomy są, to już kolejny. Mamy drewno? Mamy drewno, to dawać, bo to większe zyski będą. Maksymalny poziom 3, Jar Odyńca. Mamy wieżę, ona się pewnie przyda, zostawimy. To od razu coś do budowania, o właśnie, ludzi. No to już, jedziemy z budowaniem. Tu jest duża zagroda, a ona wraca się po ludzi, pamiętam. Ta. To niech to uczyni. Tylko sobie przypomnę, czy tutaj wszystko jest ulepszone. Tak, tutaj jest wszystko. Czyli trzeba będzie zrobić też... Tutaj nie będzie sadzawki, ale coś podobnego do sadzawki. Teraz zobaczę. Punkt zborny tu będzie. To trzeba będzie zbudować i to za chwilę. Na razie tylko leczko tutaj. Szczerze? Podejdź tutaj. Zobaczymy, co jest na dole. Ile mam hajsu? 30 tysi. Jest 30 tysi, to nie mało. Idź też do kowala, może coś ci da. To jeszcze się buduje? Wow, co to za piorun? Barjańczycy! Dobra, to gdzie oni się pokazali? Tutaj. Okej. Punkt zborny poproszę. A tutaj ulepszenie? Dlaczego nie? Niebiańska ruda. Brak niebiańskiej rudy i świetlistej nici. No dobra. Drzewo fejów. 1000 złota. Mamy wciul. 3 do ataku, 3 do obrony. Tu jest ślepy zaułek. Poziom słuszny. Ale jest niebiańska. Atakujemy, bo musimy atakować, kurczaki, brońcie się, wilki z lasu. Ile? 50. Mam takie niedobitki troszeczkę, można powiedzieć, 2-4, bardzo małe obrażenia, oni się fajnie ruszają, ja mam dużo strzelających, ha, kurde, ale problem, będzie problem, lej się z nim, tego poświęcę. Tego poświęcę, a wy strzelacie wszyscy w tego tutaj. Damy mu jeszcze obronę. Co? Ale mnie zrobił. Atakuj go. Odda ci. Nie, to bez sensu. Jak ja mogę uderzyć go czarem? Zagrać melodyjkę. Oddać strzał. Tu odpuścić. Tu oddać. Oj, tu odpuścić. 4-5 jest. To z agresją poproszę. No i z zatrucia padł. No niestety, straciłem trochę ludzi. Ale mamy niebiańską rudę. Coś za coś. Coś za coś. 4 łuczników. No i level. Nie level, no level też, ale mamy moc. Tarcza z esencji. Do czasu ich pierwszego ataku lub użycia umiejętności tarcza z esencji daje twoim oddziałom 30%
odporności na obrażenia dystansowe, plus 30% odporności na obrażenia wręcz i plus 30% odporności na obrażenia od zaklęć. Czas trwania, jeden atak lub jedno użycie umiejętności. Lub użycia umiejętności tarcza z esencji. Czy ja muszę uważać i nie używać umiejętności tarczy? Przepraszam, tarczy z esencji. Czy po prostu w brutalność? Nie no, chyba ta tarcza z esencji brzmi lepiej. Do czasu ich pierwszego ataku, czyli wroga, lub użycia umiejętności tarcza z esencji. To chyba być jakiś tarcz. Chciałem powiedzieć słowo tarcza i czar w jednym słowie. Tarcz. Czar. Tarcza. Dobra, zaklęcia. Gdzie jest ta tarcza z esencji? To jest to? Nie, to jest ochrona. Tarcza z esencji, umiejętność, tak powiedzieli. Tak, tak mówią. Okej, dobra. Świetlista nić. Idź po to. No idź po to. I tyle mogłeś zrobić. Ty wracasz z ludźmi? Pierw do kowala. Dał ci kolczugę, ciesz się. To wszystko odwiedzone. To ty zawijasz do tawerny. Tyk. No i mamy punkt zborny i to jest game changer, bo pozabieramy to oczywiście wszystko. Mamy bursztyn. Nie mamy bursztynu, dajcie bursztyn. I wrócisz się po ludzi. Bo tu możemy kupić pewnie fajne ilości. Mogę tych kupić ulepszonych, ale będę musiał tych oddać. Dobra, na razie zrobimy tak. I do zamku. Ale masz słabe ruchy. I tu możemy coś budować. Jest punkt zborny, jest wieża strażnicza. O, mógłbym tu ulepszyć po prostu ich. Nie, wiecie co? Tu jest też średni. Zbudujemy teraz, o właśnie, laboratorium. Niech się buduje. A ja tutaj zrobię tak. Wbijamy. Nie, ja chciałem ulepszyć. O właśnie. Nie mogę. Teraz będę chyba mógł, co? Dziwi mnie, że nie mogę ulepszyć. A tu jest ulepszenie chyba. Będzie potrzebna zagroda. I tak nie mam niebiańskiej rudy. Okej. Tu jest tylko jeden, to kupimy, jest 20. Jakbym zostawił tych 8 chłopów, bo po co mi oni? Znaczy to jest milicja. To tu mogę kupić. Aha, bo oni kosztują za niebiańską. No to 14 tych ulepszonych, tak będzie lepiej. I możemy pędzić dalej, atakować. Tu jest poziom suszny. I widzę świetlistą nić. O, właśnie, tego potrzebujemy. To potrzebujemy, ja muszę tu zaatakować. Teren stawał się podmokły. W pobliżu widziano także stado przerażających stworzeń. Trwożnie, barjańczycy, a teraz jakieś bagienne bestie. Wszelkie plugastwa Patriam. To bagno trzeba oczyścić, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i jaru Odyńca. No to oczyszczamy, jak trzeba, to trzeba. I jedziemy. Nie poddajemy się, nie cofamy. Trzy gnidy. Mało im zabieram. No bo w sumie to są takie podstawowe jednostki, nie? No będę tracił, ale muszę do przodu ruszyć. O kurczaki. No dobra, ty też bij. Tylko jednego? No dobra, pocieszam się, że tam jest niebiańska. Zniszczenie Jarka, dobra. Dawaj więcej tego, więcej dobroci. Trzy. Nie jest dobrze, tyle wam powiem.
z agresją. Ale jajca. Dobra, mamy czary. Tego mogłem cofnąć na o dwa pola, tak? Oni się zaraz będą ruszać. Nie wiem, kogo zaatakują, taka jest prawda. Ani jednego, nie tutaj jednego zabiję. Zawsze to jeden mniej. No dam temu. On najprawdopodobniej oberwie. No ten wiadomo. A jednak tutaj i dwóch straciłem, tych mocniejszych. Może się ruszą. Mhm. Ale jajca. Grzyby. Czekajcie. Bo to jest za trzy... No. Grzybki. Rozstawimy. Mocne combo to było, nie? Mocne combo. Może padnie zatrucia. Mój padł. Ten też padnie. Dobra, ja muszę się pocieszać, że walczymy o coś bardzo ważnego, o niebiańską. Walczymy o niebiańską. Tracę jednego, bo już była końcówka tutaj. Tu też jest końcówka niestety. Tylko, że on już oddał raz. Jeszcze udało mu się tu jednego dziabnąć i tu jednego dziabnąć. No co za... amstwo. Wygrana, wygrana, ale... wielu naszych wraca na tarczy. Patrzcie, jakie straty. No ale dobra. Jeszcze jedna walka nas czeka, żeby mieć tą niebiańską. To jeszcze nie jest powiedziane, że jest nasza. Ajajaj. Dobra, tutaj się zbudowało. Nie mamy zagrody. Zagrodę trzeba zbudować. To niech się buduje. I nie mamy niebiańskiej. A będę jeszcze potrzebował coś jeszcze. Tartak. Dobra, to się później coś zniszczy. Ewentualnie zagrodę się zniszczy i zbuduje tartak. Jak tylko tamto drugie ulepszenie się zrobi. Ty już jesteś tutaj? To super. To super. Nie no, tych nie mogę kupować, bo szkoda mi niebiańskiej. Kupujemy innych ludzi. Zobaczmy. Brak miejsca na oddziały jest napisane. Oddaj tego jednego. Do wszystkich. Nie, tu jeszcze mogę kupić. Nie? No nie, bo tych nie będę kupował. No to masz tak o. Jeden piechur. Po co mi on? Ten też jeden, no niepotrzebny. A wezmę 8 tych mu dam. Po czemu nie? No, i ty masz 15 strzelających, to robi robotę, 15 i 13, to jest dobry podział. Tych jest 16, więc będzie 19. I daj ty ją tą 8. I ta 1 też może zostać. Na wybicie, nie? Żeby wrogowie mieli do kogo celować, haha. Dobra, Aldusie. Co ty masz? Buty do jazdy, ty masz jakieś buty. Ale weź, bo koleżanka nie ma. Przepraszam, ty nie miałeś butów? Nie miałeś butów? Czekajcie, czekajcie, coś mi tu... A miałeś, no! Gitara, więc oddaj tutaj, oddaj koleżance! Kurczaczki, gdzie to jest? No, jeszcze nosisz hełm. Dwa takie same, jej daj. Dobra, grzyby giganty. Kopiec. I tutaj mamy słuszny. To też będzie trudna walka, ale no potrzebuję tej niebiańskiej. Nie mogę
produkować ludzi bez niej. Wjeżdżamy. No kurczaki, będzie ciężko, no. No ale cóż, trzeba. Brońcie się. Pierw zagramy melodyjkę. Nie oddamy strzału. Dawaj, na dół na razie w takim razie. Trzymajmy się blisko siebie. A wami nawet podejdę. Chodzi o to, że musi być jakaś przynęta. I milicją to samo. Nie trafisz? No to do przodu. Super. Gramy melodyjkę. Kurczaczki, muszę ten jeden kroczek zrobić. Muszę dwa kroczki zrobić. No dobra. Jeden, dwa. Jest pięć. Ty możesz strzelić i później oni się ruszają. No bombka. Tak więc... musimy się zastanowić. A tak! I tyle. Nieźle. No nieźle się tutaj podziało, co? Ha, ha, ha. Ten jest mocny. Tak więc... tutaj pacyfikacja. I jedziemy. No jedziemy z tym jednym. Was jest 15, to wy z agresją. Jest, dobrze. Dobrze się stało. Dobra. Bęc. 1-2. Więc przyda ci się tarcza. Kurde, i tak straciłem. Tutaj trup i tu trup. O, no, zatrucia. Kury, czaczki, hihi. Nieźle. Naprawdę nieźle. Okej, okay. Ale jest. Mamy niebiańską. Po to tutaj przyszliśmy. Ty masz to pozbierać. Ulepszenie się robi. Jest zagroda, która potrwa chwilę. Tutaj jest wymagana zagroda, to teraz musimy tylko poczekać do 5 niebiańskiej, zanim ją zniszczymy. A co w dużym możemy budować? Takie fajne coś, ale to też... forum niewidzialnych, ale to też potrzebujemy niebiańskiej. Okej, okay, to na razie się wstrzymuje. Zagroda zostanie zniszczona. To jej nie ulepszam. Okej, okay. Jest jak jest. A ty lecisz. Mamy niebiańską. No tam się bić już chyba nie będziemy, bo ludzi potraciłeś. Tylko zobacz jaki poziom. Och, nie wart, wymagający. To nie na tą chwilę. Ty do przodu, a ty zbierasz wszystko. A jest co tutaj zbierać. Nic nie buduje, więc klepsydra. Ty zbierasz. I... dawaj jeszcze raz giganty. Odwiedzono do przodu. O, kopiec. Ale byś ominęła. I czy jest 5? Jest 9. Dobra, dobra, bo tutaj wchodzi tak o... ulepszenie. Niszczymy zagrodę. I co tu jest wymagane? Tartak. Potrzebujemy tartak. Niech się buduje. Ale jedziemy. Dobrze idziemy z rozbudową. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jest tartak, więc tu ulepszenie. I szczerze wam powiem, tartaku nie potrzebujemy. Ale kamieniołom potrzebujemy. Na pewno to zniszczę. No to kamieniołom potrzebny. Jak nic. On z tym kamieniem lipa. Drewna bardzo dużo dostaje. A tu mam tartak? Nie, to są zagrody. Bo ja mam gdzieś po prostu obóz drwali. Okej. Okay. Aldusie. Bierz ludzi. Tych trzech. Mało mi.
Dlaczego tych jest nie... Oni są nieulepszeni? Coś mi tu nie gra. Pokażcie mi to moje drugie miasto. Tu jest ich zero. Czy mamy ulepszenia zrobione? Muszę ich wykupić pierw? Nie mogę przerzucić? No dobra, kup tych, co się da. Czyli wszystkich. I tutaj muszę ulepszyć. Okej. Jak to tu wygląda? Oni są nieulepszeni. To już są ulepszeni. Dziwnie się ulepszali, że nie wszystko naraz, nie? Okej. 8. Tych jakbyśmy podzielili po równo, to jest po 13, 14, 24. I dwójka. Ale ktoś tutaj jeszcze chyba... Aha, bo tych jeszcze mamy. To co, ja muszę ich dać do siebie, żebym mógł ich ulepszyć? Ta, ale dziwne. Okej. Wróć. Piechur mi nie jest potrzebny. W sumie niech zostanie. Ale tych trzech też szkoda na razie. Też niech zostaną. Tak samo tych czterech, bez sensu zabierać. 20, tak sobie pójdziemy. Nam będzie koleżanka donosić, bo szkoda twojego czasu. Lecisz do tawerny i... O, oni mogą dołączyć, bo oni są z mojego. Zobaczmy. Baronie, w imieniu loży witamy na wykopaliskach. Napotkaliśmy problem podczas pracy nad pewnym posągiem. A mianowicie... Tak mi się wydaje, że było napisane, szybko niechcący przełączyłem. Kości poległych żołnierzy z pobliskiego grobowca jakimś sposobem wróciły do życia i strzegą odkrytych kosztowności. To dziwne, należy to zbadać. Dlaczego powstają z umarłych? Nie mamy pewności, możemy dołączyć do tych oddziałów i służyć pomocą. Dobra, dawaj to. 10 przyda się. Nieulepszonych. 10 nieulepszonych. No dobra. Poczekaj tutaj jedną turę, bo i tak masz mało ruchu. Tu się mi buduje kamieniołom, od razu go ulepszę. No, tak więc zbieramy tylko tą świetlistą nić i zbudujemy chyba forum niewidzialnych. Będziemy badać ludzi, bo nic innego tu zrobić nie mogę, no nie mogę. Tak więc, ty koleżanko. 14 do kupienia? To ja muszę tą świetlistą nić zbierać, to może te forum poczeka. Chyba tak, czy trzeba będzie zrobić, forum poczeka. A ty co tutaj mi dasz? Co ty mi dasz? No to i tak mało, 6. Dobra, zostaw. Bierz tylko tych. Ten jeden piechur, on się tu u ciebie przyda. Idziesz za nim. Idziesz za nim, a on... No ma przed sobą... Wskrzeszeni żołnierze. Jest niebiańska. Ale inaczej, zaczniemy od dużego obozu, bo tutaj chyba ludzie, co? 13 wyznawców, to nie mało. 23. No i atakujemy. Związani jej słowem, związani by strzec. Jej słowem? Mówicie o cesarzowej? Od dawna nie ma jej wśród żywych, choć jej esencja nadal nas otacza. Związani jej słowem musimy podbijać. Przydałby mi się skarb, którego strzeżecie. Zejdźcie mi z drogi, to ja władam tymi ziemiami. Związani jej słowem, związani by strzec. No trzeba z nimi walczyć, jest poziom prosty, więc zrobimy sobie szybką bitwę. Jak nie będzie strat, to gitara. 4-5. No ja bym tylu stracił, no on nie ma dużego wojska. Ja to przyjmuję, wam powiem. Łącznie 9 przyjmuję, bo to samo by było, gdybym ja zawalczył. Nie mam za bardzo strzelających, tam 20 tylko, ta. A oni nie są zbyt mocni, dobra. Co my tu mamy? Jakiś posąg strażnika. On jest w wodzie.
Okej. Jak się do niego dostać? Chyba się nie da. Chyba się nie da. A tutaj, dobra, to też nie ma co. Już się. Odpuszczę sobie budowanie, tak jak mówię, jest tylko duży budynek. Lepiej zbierać tą niebiańską. I ty zbierz tą niebiańską, pierwsza tawerna. I tu ona jest, mamy 5 sztuk, to nie mało. Świetlista też się przyda. No i poczekaj, bo mamy Aldusa. Daj mu 6 tych ulepszonych. To jest 10. To jest tylko 3? No to tych, o tak o, możemy zrobić. No nie ma dużego wojska, no jest kiepsko. Zawijaj po ludzi, ty będziesz ciągle donosić. Wartownia... No nie da się. Chyba to jest jedyna ścieżka, którą mogę się udać. Czekajcie, bo to było laboratorium. Tam nie mogłem pójść. Tak, to jest jedyna ścieżka, którą mogę się udać. Ta droga prowadziła do żywokostu na ziemię zajęte przez bariańczyków. Nie wiem, czy jest... Mi się wydaje, że jestem za słaby, żeby tam iść. No ale dobra. Zobaczymy. Ty z drugiej strony, żeby jeszcze poczekać na tą niebiańską, pójdziesz do laboratorium pierw. Po tych 10. A ty tutaj ostrożnie, chłopaku. Ostrożnie, ostrożnie. Bo to jest ziemię wroga. To są ziemię wroga. Nie wiem, czy on nie będzie za mocny. Hej, kurczaki. No, może być. Może być game over, jeżeli mnie zaatakuje. Zobaczmy. Od razu idzie. Przed bitwą Baron Aldus z lotu spotyka się z dumną Sanas Truwaite. Witaj, jestem Sanas Truwaite. Wynajęto mnie, bym zabezpieczyła tę ziemię w imieniu rodu Fairbrand. Mój kontrakt jasno określa, z kim mam walczyć, a kogo zostawić w spokoju. Z przykrością stwierdzam, że z tobą akurat mam walczyć. To niesprawiedliwa wojna. Wy, Bariańczycy, doskonale wiecie, że powodem jest kruczek prawny, z którym bym sobie poradził. Przyznam, że nie wiem, co wywołało tę wojnę. Wiem tyle, że zgodnie z umową mam poprowadzić siły Fairbrandów i zająć tę ziemię. A zatem szykuj się, Barianko. W imieniu Aurelii postaramy się być miłosierni. Ryzykowny? No to nie jest powiedziane, że przegramy. Z chęcią pyknę szybką walkę i od razu też będę walczył. Według symulacji zwyciężymy. Małe straty. 12, 18, 30. No to chcę to sprawdzić, czy mi się uda. Bo to ryzykowne jednak, nie? To mogę atakować i myślę, że trzeba, bo oni mają strzelających więcej niż ja. Jedziemy. Zagraj melodię. I ty też. Ty nikogo nie widzisz. No, jakbym go zabił, to dostanie mniej esencji. Bo jednak gramy z powiernikiem, więc też będzie czarował. Ła. Oni musieli naładować, super. Ich jest 50 aż. No to zajmiemy się tymi mniejszymi ilościami chyba. Do tego dojdę. No to tarcze tobie się przyda. Dobra, atak. Nie ma co się chować pod spódnicą. Atakujemy ich. No tych jest bardzo dużo, teraz mi nie odda. Atak. 17, tak? N-
nikt nie zaatakuje dystansowo, bo jesteśmy obok. 15 obrażeń, to mało, te 15 obrażeń mało, lepsza będzie tarcza. Dam tej 18 tutaj. Dzieje się, dzieje. Okej, tych jest aż 19. Do innego nie dojdę. Czy dojdę? No nie dojdę. No nic, atakuj, zginie chyba. Przeżył. Ale nie jest łatwo. Sobie znowu tarczę. Mniej esencji. Ja też będę miał chyba zaraz mniej esencji, jak mi podobijają. Jeszcze żyją. Atak! Teraz nie odda, więc teraz się skupimy na niej. Aha, okej, tak zrobiłem. Tak zrobiłem. No! Tutaj sobie użyjemy tej burzy magicznej. Super. Ja to mogę przegrać. Śmiesznie. Do przodu, widzisz ją? Widzisz, to z agresją. I tarczę tutaj. Nie no, wygram, ale potężne straty, chyba gorsze niż... Tam było 30, nie? 12 i 18 chyba. Tą bym mógł dobić. 3-7. Muszę stąd. No dobra. Musieli przeładować, tak? Nie. Chyba. 3-7. Tego nie widzę. No to stój, strzelaj. 3 straciłem. No dobra, no. Musiał przeładować. Jest 3-8. Więc jeszcze agresja. Atak. Atak. Tarcza w razie W. No, tyle mogłem zrobić. I nie straciłem. Na szczęście nie straciłem kolejnego. Dobra, to chyba straciłem więcej niż przy symulacji. Tak mi się wydaje. Tam było 30. A tu straciłem... No, dużo więcej. 17 więcej tych i 3 tych. No trudno, no. Nie wiem, jak to zostało zrobione przy symulacji. Sanas pokonana. Podczas gdy Baron Aldus Lotu przyjmuje kapitulację ostatniego oddziału Barii, Sanas pada na kolana i składa swój sztandar na znak porażki. Przepraszam. Oddaję się. Nasze bataliony wycofają się, a ja oddaję się w wasze ręce. Możecie zażądać okupu. Niektóre rody są w stanie dać za mnie niezłą sumkę. Polecałabym, rozłoterów są bardzo majętni. O, dobra, to pójdziemy do rozłoterów, pochajc. To dobra rada. Potrzebujemy żywności, złota i surowców. Czy jesteś warta tyle, że wyżywimy przez miesiąc tutejszych chłopów? Tak sądzę. W takim razie umowa stoi. Twój batalion może odejść w pokoju. Myślisz, że wyślą kolejne oddziały na tę ziemię? Jestem pewna, że łatwo się nie poddadzą. Trudno im będzie jednak zwerbować powierników. Ja nie zamierzam przyjmować kontraktów na walkę przeciwko baronii. To bowiem naruszałoby kodeks najemniczy. Mam nadzieję, że dasz radę stawić im czoła. Na to liczę. Z błogosławieństwem Aurelii. Zabierzcie ją. Sanas zabrano, a Ambertina i Aldus zajęli się planowaniem. Baronie, skoro pokonaliśmy powierniczkę, nic tu po mnie. Myślę, że poradzisz sobie sam, a mnie wzywają pilne sprawy. Oczywiście, uczona Ambetino. Dziękuję. To była przyjemność. Roześlę wieści do wszystkich członków loży na terenie baronii, że jesteś nowym patronem. Wspaniale. Zrobię co w mojej mocy, by przywrócić dni chwały jej cesarstwa. My również wspólnie dla niej.
wspólnie dla niej. Tak się w ogóle nazywa ta misja i chyba mamy koniec? No, koniec misji. Choć wcześniej kryli się w cieniu, wyznawcy otwarcie świętowali teraz wyzwolenie żywokostu pomiędzy poddanymi Lotu. Zajęte spichlerze Barii stanowiły obietnicę końca głodu na tych ziemiach. Zwykli ludzie wspominali, że przypomina im to czasy Aurelii, dlatego ochoczo odnowili przysięgę. Gra zapisana, to będziemy mieli chyba jeszcze ten film cały. Po dobiciu żywokostu niewidzialna loża dołączyła do baronii Lot i zyskała jej ochronę. Działania loży jednak dopiero się zaczęły. Wraz z Lotem zamierzali przywrócić dawną chwałę. Closing in with Baron Aldous, a story does begin. But from the darkness, the unseen of a day, our Baron welcome them, salvation for whom he prays. No i ukończyliśmy misję pierwszą, przed nami druga, no to wjedziemy sobie na początku następnego filmu, a w tym to tyle, trzymajcie się, siema!